Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Dzisiaj gra Celta Vigo przeciwko Realowi Madryt. Real kilkakrotnie w historii miał zespół, który można uznać za najlepszy na świecie. Na przykład w latach 50., kiedy z Di Stefano i Puszkaszem w składzie 5 razy z rzędu triumfowali w Pucharze Mistrzów. Albo w czasie, kiedy na Galacticos wydano ponad 200 milionów dolarów. Choć wtedy przeinwestowano, zespół przez kilka lat spisywał się poniżej oczekiwań. Znakomity sezon w wykonaniu zespołu, który jest i pozostanie liderem tabeli. Ogromna przewaga, którą niełatwo będzie roztrwonić, a przecież sezon wchodzi w decydującą fazę. Wydaje się, że pozostałe drużyny walczą w tej chwili już tylko o drugie miejsce. Oczywiście wiele się jeszcze może wydarzyć, ale czy się wydarzy, mam wątpliwości. Sędzią dzisiejszego spotkania jest Pedro Ortegia. Zaczynamy ten spektakl. Johnny. Bas. No, błysnął teraz klasą. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Real Madryt teraz atakuje. Świetnie teraz udaremnił próbę przedarcia się napastnika. Out! Real Madryt wznowi grę. Mogą wspólnie konstruować ten atak. No, nie mogą się przebić. Blisko. Blisko już do bramki. Szansa na objęcie prowadzenia. Odważne wejście, opłaciło się. On już się nieraz popisywał w swojej karierze takimi zagraniami. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Lucas Silva. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki i wraca do gry. Real Madryt zacznie od rzutu z autu na wysokości pola karnego. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ładnie się zapowiadało, ale się psuło. Lucas Silva. Pereira. Blisko pole karne. Groźnie, ale zdążyli na czas. Pereira. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało.
Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Blisko pole karne, może strzelać. Pas. I rozpoczną królewscy od wrzutu z autu. Nacho Fernandez. Lucas Vázquez. Isco. I piłka w rękach bramkarza. Out. Real Madrid wznowi grę. Dobra pozycja do oddania strzału. Niezwykle niebezpieczna sytuacja. Nie będzie bramki. Skuteczna interwencja obrony. No przejął, ale nie opanował piłki. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Precyzyjne dogranie głową. Prostopadle, udanie. Czy będą prowadzili? Jest to trafienie! Daje im jednobramkową przewagę. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Może nie jest to porywające spotkanie, ale prowadzą. Zgadza się, do tej pory było nudno na boisku, jednak nie przysnęli w przeciwieństwie do przeciwników. Pereira! Tak, tak, bramka, piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców! Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Był faul i rzut wolny. No, może być groźnie. Próbował, ale nie udało się. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Cristiano Ronaldo. No, udało się przejąć. Koniec pierwszej części spotkania. Jest 2-0. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Prostopadle, udanie. Czy będą prowadzili? Może nie jest to porywające spotkanie, ale prowadzą. Zgadza się, do tej pory był... Pereira!
Ależ on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Masz rację, zaliczył naprawdę dobry występ. I rozpoczęli drugą połowę. Real jak dotąd przeważa. Lucas Silva. Real Madryt teraz atakuje. Prostopadłe podanie. No, blisko do bramki i jest rzut wolny. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Wiele się ostatnio pisało i mówiło o pewnym głośnym transferze. Teraz kluby dobiły już targu i ostatecznie Aymeric Laporte przeszedł do Chelsea z Athletic Club de Bilbao. To ciekawy transfer. Na razie szczegółów nie znamy, za to wiemy jedno. To naprawdę udany zakup. Będzie rzut rożny. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Blisko. Sędzia powinien zatrzymać grę i właśnie to zrobił. Gdyby nie kontuzja, zapewne tej zmiany by jeszcze nie było. Kontuzjowany zawodnik musiał zejść z murawy, a mecz zaraz rozpocznie się od rzutu sędziowskiego. Carvajal. Piętnaście minut drugiej połowy już za nami. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Królewscy wyprowadzają atak. Stracili, ale odzyskali piłkę. Real będzie miał teraz szansę na bramkę. Rzut z autu w pole karne. Tak, zdecydowanie potrzebują trochę świeżej krwi, jeśli chcą w tej drugiej połowie doprowadzić do wyrównania.
Carvajal. No i popędzili mu z pomocą. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Hernandez. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Was! No ta główka nie zaskoczyła bramkarza. Quintrao. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobra okazja do oddania strzału. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to o rozmiary tego zwycięstwa. Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3-0. Roncaglia. No przejął, ale nie opanował piłki. Real utrzymał się przy piłce. Sędzia słusznie puszcza grę. No i udało się odzyskać piłkę. Robi się niebezpiecznie. Dobrze to przechwycił. Lucas Vázquez. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Fantastycznie, no, jestem pełen uznania za to podanie. Blisko pole karne. Zdecydował się dośrodkować. Świetna interwencja w niebezpiecznej sytuacji. Isco. Real Madrid teraz atakuje. Uderzenie, Benzema. Świetnie, brawa dla bramkarza. Przepychanka w polu karnym, no ale nie ma co się dziwić. Będzie dośrodkowanie za chwilę z rzutu rożnego. Koniec. Królewscy Real Madrid triumfatorem. To było bardzo jednostronne spotkanie, które niemal od początku do końca toczyło się pod dyktando jednej drużyny. Tak, wyszli na murawę i zrobili, co do nich należało. Bezlitośnie wykorzystali wszystkie swoje atuty. Co możesz powiedzieć o dzisiejszej grze Isco? Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu. Prostopadle, udanie. Czy będą prowadzili? Może nie jest to porywające spotkanie, ale prowadzą. Zgadza się, do tej pory był Pereira. Thank you.
Dobra okazja do oddania strzału! Real Madrid teraz atakuje. Uderzenie, Benzema! Świetnie, brawa dla bramkarza.